wieczór. Witamy z Krakowa, ze stadionu przy ulicy Reymonta. Śląsk przegrał dzisiaj z Wisłą 1-3. To ósma kolejna porażka Wrocławia w meczu wyjazdowym. Do drugiej bramki dla Wisły nie wyglądało to tragicznie. Nie wyglądało też dobrze. Były momenty, słynne w naszej ekstraklasie momenty. Była bramka dla Wisły z niczego, był karny po decyzji VAR-u. Była dla nas bramka z rzutu rożnego. No i tak naprawdę od momentu 1-1 przestaliśmy grać. Czekaliśmy tak naprawdę tylko na wyrok Wisły. No po drugiej bramce już tak naprawdę chciało nam się w ogóle biegać. No Wisła dopiero złapała wiatr, żagle, 3 bramki Carlitosa. Na szczęście skończyło się tylko 3-1. Do tego momentu, do straty drugiej bramki, mogła się podobać gra defensywna Śląska, również pod bramką Wisły nasi obrońcy stwarzali zagrożenie. Dzisiaj Igor Starasow zdobył pierwszą bramkę dla Wrocławia. No tak, prawda, zdobył bramkę, ale tak naprawdę no, gra defensywna była dobra do 50 do 60 minuty. Później nagle posypało się wszystko, przestali trzymać linię. Wkradła się niepewność. Sytuacja przy bramce na 2-1, gdzie Carlitos zabawił się w naszym polu karnym z Starasowsem. To jest obraz naszej defensywy z ostatnich pół godziny. Do optymistycznych akcentów tego spotkania można również zaliczyć powrót Kamila Dankowskiego, który zagrał pierwsze spotkanie w tym sezonie. Jeszcze nie jest gotowy na 90 minut. Uważam, że nie jest w ogóle gotowy, żeby zagrać. No, miał pecha, że zmienił Lewandowskiego. Lewandowski przez 70 minut nie radził sobie z Carlitosem. Carlitos, jak bardzo dobry zawodnik, wiedział, gdzie się ustawiać. Ustawiał się na najsłabszego u nas, Lewandowskiego. Wszedł za niego Dankowski. No i Carlitos dalej trzymał stronę, po której biegał Dankowski. No i w sumie do spółki z Carlitosem Dankowski strzelił tą trzecią bramkę. Według mnie za wcześnie wszedł w ogóle na boisko. No ale zakładam, że musiała to być zmiana wywołana jakimś razem Lewandowskiego, bo inaczej nie widzę sensu wpuszczenia Kamila Dankowskiego w takim meczu przy takim wyniku i na takiego przeciwnika jak tak dzisiaj dysponowane Wisła. 8 z rzędu porażka w jednym meczu, 14 spotkanie w tym sezonie bez wygranej na obcym terenie. Uda się Śląskowi jeszcze w tym sezonie przywieźć 3 punkty? No, na szczęście w tej rundzie został nam tylko jeszcze jeden wyjazd. Czy uda się? No, myślę, że jakieś na pewno się uda. Pytanie, ile to będzie punktów i co te punkty będą nam dawały. No, musimy pamiętać o tym, że ta strefa spadkowa będzie na pewno bardzo wyrównana i tam no, jakieś punkty na wyjeździe muszą być. Muszą, bo robi się niebezpiecznie. Myśleliśmy to o czołowej ósemce, ale tak naprawdę no, już w tym momencie wiemy, że ta czołowa ósemka nam odjechała. No teraz musimy walczyć tylko o to, żeby być w tej górnej czwórce, która rozegra więcej spotkań u siebie, bo w naszej sytuacji będzie miało to kolosalne znaczenie. Właśnie, jak realne jest Twoim zdaniem zagrożenie, że Śląsk spadnie z ligi? Spaść myślę, że jednak nie spadniemy. Na szczęście jest Sandecja, na szczęście znajdziemy drugi słabszy od nas zespół, ale to nie będzie tak jak w poprzednich sezonach, gdzie w miarę bezpiecznie od którejś tam kolejki już byliśmy pewni utrzymania. Tutaj może być walka do samego końca, do ostatniej bądź przedostatniej kolejki. Śląsk Wrocław przygrywa w Krakowie z Wisłą 1-3 po hat-tricku Carlitosa. Jedną bramkę do Wrocławia strzeli Igor Starasow. Kolejne spotkanie wrocławianie rozegrają w kolejną niedzielę na Stadionie Miejskim z Wisłą Płock. To wszystko z Krakowa. Dzięki. Dziękuję.